Święta spędzę na nartach, w Alpach, więc przygotowań jakichś szczególnych nie ma. Będzie raczej, powiedziałbym, dość symbolicznie i raczej sportowo i aktywnie. A co na to rodzina? A rodzina w tym roku akurat też jest mocno zajęta swoimi sprawami. Tam jest jakaś duża rewolucja, przeprowadzki i inne rzeczy, więc nie mają z tym problemu, bo właściwie nikt w tym roku nie ma głowy do tego. Chociaż zwykle w naszej rodzinie święta są celebrowane wspólnie i rzeczywiście jest to okazja do zasiądnięcia przy wspólnym stole, ale w tym roku tego nie będzie. Właściwie chyba wszystkim jest na rękę, że ja też pojadę gdzieś daleko. Jeżdżę całe życie na nartach od piątego roku chyba mniej więcej, kiedy byłem małym dzieciakiem i mój ojciec postawił mnie na nartach. Uczę też jeździć na nartach, bo pracuję czasami jako instruktor narciarski. Jeżdżę też sportowo na tyczkach, więc to jest jedna z moich ogromnych pasji sportowych.